say to the students of various film departments, to the young artists, what should they make and where? To jest może najtrudniejsze pytanie z wszystkich. Kiedy mój syn Ksawery przyszedł do mnie i powiedział, że po maturze idzie do szkoły łódzkiej filmowej, ja spadłem z krzesła. Ponieważ był wychowany przez matkę buddystkę, która uważała, że w ogóle robienie filmu to jest jakaś bzdura, jak siedzieć na czubku góry i medytować, patrząc dal, tak ktoś musi to opłacić, prawda? Ja się nie spodziewałem tego. I mamy bardzo fajne stosunki z Ksawerem. On zrobił w tej chwili drugi swój film. Mam nadzieję, że to jest fajny film. Dialog polega na tym między nami, że nie ma dialogu. I to jest, tylko patrzymy sobie w oczy, tak? Bo czy w ogóle trzeba robić filmy? Zasadnicze pytanie. Czy pan koniecznie musi iść do szkoły filmowej i robić filmy? Co pana pcha? Pytanie z drugą stronę. Co to pana takiego pcha, żeby to robić? Czy to jest ambicja? Czy to jest, pan naprawdę uważa, że to jest fajna rzecz, kino? Ja się przyznam, że jak miałem 15-16 lat, zobaczyłem parę takich filmów naprawdę po raz pierwszy, bo byłem gówniarzem. Po prostu naprawdę dobrych filmów. To powiedziałem sobie, no ja chcę żyć w rzeczywistości, ja chcę żyć z ludźmi, którzy robią te filmy, ja chcę być w tym. To jest jakaś odpowiedź, prawda? Teraz, którędy droga? Jeżeli pan ma takie silne przekonanie, ja tego nie wiem. Kiedy bardzo się wściekałem na szkołę filmową, w której byłem w Paryżu, a po prostu ja byłem słabowity po II wojnie światowej i rodzice nie chcieli mnie puścić, a akurat ojciec mój był polskim przedstawicielem przy UNESCO, zajmował się kulturą, czyli mieszkaliśmy w Paryżu i siłą rzeczy tam polazłem do szkoły, nie dlatego, że to jest snowizm, tylko że matka nie chciała mnie puścić, ja miałem nie wiem, mniejszy, chudszy, no tak. Dobrze. Ja się wściekałem na tą szkołę filmową i ojciec mi mówił, słuchaj, albo szkoła jest tak genialna, że ty będziesz do końca życia taki sam jak oni, prawda, bo pan profesor, pan Wajda przyszedł, powiedział, ja chcę być drugim Wajdą i tak dalej, albo jest tak koszmarna, że będziesz się wściekał i to cię zmusi do myślenia. Czyli ja doprawdy nie wiem, którędy droga. Ja wiem, że droga jest, o, pan jest buddystą, droga jest w panu. The way is inside, a nie outside. Natomiast faktem jest, że raczej trzeba nie tyle nauczyć rzemiosła, bo ono no istnieje i nie istnieje. Pamiętam, jak nowa fala się zaczęła w Francji, przyszedł pan Claude Chabrol, który od tego czasu zrobił 200 filmów, przyszedł pierwszy raz na plan, bo mu dali i powiedział, to jest kamera, którędy się patrzy. I też zrobił filmy. No może nie są najwspanialsze, ale też zrobił filmy. Dobra? Czyli nie ma drogi. Nie ma systemu. Musi pan przejść przez coś, jeżeli o, przepraszam, że mówię o panu, może to nie o pana chodzi, co pana zmusi do tego, żeby od rana do nocy i w nocy, jak pan śni, i rano się pan budzi, żeby pan myślał tylko o tym. Kino. Co to jest? Jak to robić? I ta dyscyplina, czy pan jest inżynierem, matematykiem, szewcem, czy filmowcem, jest jedyną. Jeżeli pan nie skoncentruje swojej młodej uwagi przez 2-3 lata tylko na tym, to pan nie będzie robił filmu. To wymaga totalnego oddania, a refleksja przychodzi po tym, myślę. Czy można to nazwać pewnego rodzaju opętaniem? Ma pan narzeczoną? Nie. A. This is probably the most difficult question. And first let me respond.